To miały być huczne międzynarodowe obchody. Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek świętuje w tym roku 150. urodziny. Jest to najstarsza straż pożarna w Cieszynie. Taki jubileusz zobowiązuje. Nasza straż pożarna jest kontynuatorką chlubnej tradycji pierwszej Cieszyńskiej Straży Pożarnej, której zebranie założycielskie było, jak Państwo widzą, za mną w roku 1870. I wtedy to po kolejnym pożarze miasta Cieszyna grupa ludzi postanowiła założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Cieszynie. Ta sama grupa ludzi w 1903 roku, część z tych ludzi przeniosła się tutaj na Bobrek, który był osobną gminą w tym czasie, i założyli bobrecką naszą straż, więc de facto nasza straż bobrecka jest troszkę młodsza. W 1934 roku, kiedy nastąpiło połączenie gminy Bobrek z gminą Cieszyn, straże również się połączyły i stąd właśnie historycznie przyjęło się, że w tym roku obchodzimy jubileusz 150-lecia założenia. W czasach pandemii strażacy ochotnicy ze świętowaniem muszą poczekać. Musieliśmy nasze plany na ten moment zawiesić i przejść do tej naszej podstawowej działalności, czyli działalności bojowej. Strażacy ochotnicy nie zostają w domach, tylko w tym roku druhowie wyjechali do ponad 50 zdarzeń. Część to są wyjazdy związane z udzielaniem pomocy osobom, które są na kwarantannie, ale też mamy pożary, miejscowe zagrożenia. Jednostka włączyła się również do walki z koronawirusem. Dowozimy żywność, potrzebne lekarstwa. Współpracujemy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz ze Strażą Miejską. Straż Miejska czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia, zabezpiecza to jedzenie, my pomagamy w dostarczaniu tej żywności. Strażacy ochotnicy pomagają, ale też sami proszą o pomoc. Towarem deficytowym ciągle są maseczki ochronne. Teraz w porozumieniu z zakładem karnym mamy otrzymać partię maseczek jednorazowych, także bardzo się cieszymy, ponieważ to nam ułatwi te działania, nie tylko związane z koronawirusem, no ale też każdy wyjazd wiąże się teraz z koniecznością używania tego sprzętu, który jest jednorazowy, ewentualnie jest wielorazowy, ale szybko się zużywa niestety. OSP Cieszyn Bobrek to 150 lat bogatej historii i choć w tym roku nie mogą świętować ze względu na pandemię, to na pewno warto o tej historii wspomnieć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.